Cześć jak się macie, mam nadzieję, że wszystko u Was w porządku. Tutaj oczywiście, Damian, witam Was w czwartkowe popołudnie. Czas na nagrody niestety. Liga pierwsza, nie widzę tej elitarnej, chyba że trafi jakąś kartę, która zmieni wszystko. I chyba tak samo jak tydzień temu biorę te ostatnie opcje. Jedna paczka za 100 koła, jedna za 50 tysięcy i 2 tysiące monet. Tutaj mógłbym wziąć 30 tysięcy, ale szczerze, no zmieniłem trochę skład. Na razie nie ma czego ulepszać, więc bierzemy te dwie paczki. Jutro wychodzi nowy event, Rule Breakers, tak samo jak rok temu, ale nie trzymam tych paczek. Musimy coś dzisiaj otworzyć. Jutro na streamie otworzę za ważne mecze. Ciągle taranga drugi. W lidze pierwszej. No, masakra jest. Zaraz wam pokażę, jak zmienił się skład. Najpierw jednak otwórzmy paczki. Zaczynamy od tej wymiennej. Proszę, może jakiś Zino? No nie, żinola byłby przesadą. Zadowoli mnie Jerzy Dudek, zadowoli mnie też piłka z ekranami. To będzie kier, tak jest. 83, jeśli. Dobra, może jeszcze Mendy, Może jednak nie. Daka. Spoko, napastnik. Czekam na jakąś jego kartę specjalną, bo jestem przekonany, że taką dostanie. Okej. Okay. Czas wskoczyć poziom wyżej. Tutaj mamy gwarancję 84, może jakaś skromna ikona. Wersja podstawowa Stevena Gerarda. Mam nadzieję, że go teraz nie trafi. To jest walkout, ale mniej niż 88, czyli Paul Pogba. Aż tak bardzo się nie ekscytuję, ponieważ obecnie nie jest już mega drogim zawodnikiem, jakieś 40-50 tysięcy. Nie będę zmieniał składu pod niego, ale myślę, że w razie czego na ławkę go można dać w porządku. Solidny traf. Jak będę coś zmieniał w składzie, to też się może przydać. Patrzę na karty. No tutaj już chyba bez szału, chyba że duplikat też nie. Więc tak, walkout był, ale na tym kończymy. Tak, ten skład wygląda dosyć specyficznie. Postawiłem tutaj nawet na srebrną bestię, którą można było zdobyć w zadaniach. Kupiłem Roberto Firmino, sprzedałem Wandajka Alisona i wszystko co miałem wymienne. Postawiłem na Amaviego, na Kim Pembe, na Markiniosa, na Wasa. Akurat miałem niewymiennego też. Mendiego musiałem sprzedać. Szczerze, aż tak bardzo mnie nie zachwycał. Myślę, że ten Amawi może zrobić robotę. Tylko 33 tysiące kosztował. A fajne zgranie nam tutaj daje. I wiem, że ten Teka to srebrna karta i w ogóle, ale zaufajcie mi. To są już ostatnie chwile tej drużyny. Ja to czuję, dlatego kompletnie mi odwaliło. Choć nie ukrywam, że chciałbym się trzymać tego środka obrony. Mam nadzieję, że jutro wieczorem pojawi się jakaś fajna karta do, of do ofensywy, którą. Chciałbym sprawdzić No dzisiaj celem jest po prostu wygranie Wskoczenie na jakiś winning streak Wbicie się na pierwszą rangę I mam nadzieję, że to wyjdzie Pogby nie dałem na ławkę, przepraszam Ale i tak bym go pewnie nie wpuścił Okej, okay, Salah, Kiny, Bruno Fernandes No i ten golokant, Jak ja nienawidzę na niego grać To jest taki czołg Przejmuje wszystko, co jest możliwe Ale w porządku Może rywal dopiero co się obudził Tak samo jak ja Ale że to ja wstałem prawą nogą, a on lewą Tak to widzę Inteka już z pierwszym przejęciem. Widzicie? Dobry transfer cyk. Dębele środkiem do Robertu Firmino. Zrobimy elastiko, ale nie uderzymy. No w tym tygodniu mam nadzieję, że będą emocje na streamie niedzielnym, kiedy to będziemy grać ostatni mecze w Food Champions. Ponieważ no jest kilka perełek w drużynie tygodnia. Upamekano. Mohamed Salah. Dziwię się, że nikogo z Manche Co jest? Z no Z Manchesteru City nie dali, ale jakby się pojawił w niedzielę czerwony Salah. Byłoby mi miło. Teraz prosto padła. Właśnie na Mohameda, który ma wreszcie pełne zgranie. Finezyjne ud. Firmino. Salah. Kurde. Jak ja głupie decyzje podejmuję. Muszę się bardziej skupić, bo jesteśmy blisko. Bezpośrednia centra. Nie mogę tak robić. Bezpośrednie wrzucanie w tej grze to narażanie się na idiotyczne kontry. Na szczęście Salah był tym ostatnim obrońcą i Walker z gratu. Nie, Walker. Walker, ja cię... Nie ma... Naprawdę wytłumaczenia, po prostu nie mógły tego nie przejąć. Teka fantastyczne zagranie środkiem i tym razem w salach. <grymne> I Firmino znów prostopadła tym razem, może to wypali, a <grymne> nawet główkuje lepiej ode mnie. Teka na czerwonym i chociaż w bramkę. Spodziewane bramki mam na pewno trzy, bo miałem trzy stuprocentowe <grymne> sytuacje. Statystyki po pierwszej połowie będą bolesne, bo spodziewane bramki na stówę będą wynosić 3, no ale. Z... o, oh, na szczęście to był Kante, Choć znając go, myślałem, że trafi, i znając tę grę, miałem szczęście, że statystyki <grytania> zaczęły grać rolę. Teka z dystansu, no i dobrze, 2 do 0. co? To może teraz? Salah! Ja nie schnie. Nie robię tego specjalnie, po prostu liczę na mocne uderzenie, które wreszcie załatwi Don na No nie da rady. Firmino, może ty, co? Na zielonym, Boże święty, no nic! Byłem przekonany, że z takiego miejsca finezyjne uderzenie Roberto Firmino wystarczy. No niestety nie wiem Inglu, inglu, kanty dobrze. I to insty nie odbiera. Teka kolejna fantastyczna piłka przed obronę, tym razem sa... Ja pierdzielę! Człowieku, jesteś na wylocie! Ja mu dałem specjalnie większe zgranie. <grym się> zgranie> wow! Obecnie w głowie mam sprzedaż wszystkich ofensywnych piłkarzy. Jako, że Salach został informa, to kosztuje teraz trochę więcej. Nawet chyba z zyskiem bym go mógł sprzedać. Wyczuwam dwójkę i będzie po meczu. Salach. Salach. Brawo Markinios. Alanso Maksymteka gol, Jeden do jednego, srebrna bestia, daje nam remis i jak chciałem włączyć nieustanny pressing, tak jednak się teraz z tego wycofuje, bo to sensu po prostu nie ma. Ten, na którego najbardziej krzywo pewnie patrzyliście, teraz udowadnia, że zasługuje na miejsce w tym zespole. Fantastyczne wykończenie coś, co nie wychodziło Salachowi przez cały mecz, a właściwie nie wychodziło mi, proszę, odbierzmy to dzięki. Salah, jesteś geniuszem. Zamiast biec ciągle do przodu, to w pewnym momencie się cofa. Ja pierdzielę przed czym on tam uciekał? Son! Brawo na was! Przesunąłem się nim trochę, bo spodziewałem się takiego strzału od rywala, ale przed chwilą powinna pójść zabójcza kontra. Nie rozumiem zachowania Salaha. Denerwuje mnie to, że napastnicy nie idą do końca, tylko w pewnym momencie tak się cofają. Pff. Ja, żałosny występ z mojej strony. 12 strzałów, to się w głowie nie mieści. O Cristiano i Werner za 800 tysięcy. Chciałbym powiedzieć, że mam nadzieję, że będzie gorszy od poprzedniego rywala. Problem polega na tym, że poprzedni rywal był na ludzie do pokolenia. To wiele mówi o mnie. Ale chociaż Nteka trafił i kurde mógł mieć kilka niezłych asyst... I teraz Firmino, no chociaż trafił w bramkę, to jest dobry znak, że być może w tym spotkaniu piłka będzie wpadać do siatki. Firmino, druga próba. 1-0, super. Fajny goal, ja wiem, a nie ekscytuję się tylko przez to, że nadal nie wierzę, że nie wygrałem tego przed chwilą. Teka, no nie no, jakie on piłki posyła. salach jest 2-0, ale naprawdę ten teka. Jak na darmowego piłkarza. Zrobiłem go w jakieś 30 minut. Akurat on nie ma wybitnych podań, ale ma coś w sobie. O, Firmino, no i znów opamekano wzięty na to tempo, Salah, może z prawej nogi, 3-0, czegoś takiego brakowało i mamy Rage Quit, Cristiano Ronaldo i Werner błyskawicznie rozwaleni. Dobra, oczywiście gramy jeszcze jedno spotkanie, ale kurde, nie wiem, może, wiecie, psychika, że byłem nastawiony, że tym razem będę kończył wszystko co mam, mam, mam nadzieję, że tak samo będzie w kolejnym spotkaniu. O, znów Cristiano Ronaldo, <laughs> w porządku. Wow, wow, wow! Angel Korea Cyk, cyk. On potrafi uderzyć z dystansu. Specjalnie mu taki styl gry dałem, tylko trzeba znaleźć sobie trochę miejsca w salach. Wystaw, wystaw. Dębele, elastico. Wystawienie. A, jeszcze sala? Ja yeah. Wow! Uderzenie z prawej nogi z za pola karnego. Rywal trochę oszalał. I pytanie brzmi, czy będzie centra na Ronaldo? Mamy farta. Teka nie powinien tego przegrywać, on jest potężny. A Mavie? Podawać nie umie, chyba zmienię mu styl gry na jakiś bardziej taki kreatywny. Ja jednak potrzebuję obrońców, którzy potrafią wyprowadzić kontrę. O cholera, ale mu to przeszło. No i na was, baranie, ty. Przecież to leci. Sp Czyżby błąd salach! No nie! Dlaczego? O cholera, ale zobaczył tu Sterlinga i znów na was! A Mavie, dobrze, dobrze, nie było spalonego, tylko trzeba jakoś wejść. W pole karne, albo zagrajmy teraz przed Teka z dystansu. No i nie, no na was musiał tu ładnie wyjść. Nie, no Ronaldo, dobrze na was. Rywal strzela przewidywalnie. Nie zatrzymuje się, nie czeka. Ja przez to się przesuwam, bo wiem, gdzie się przesunąć. Anderson, Salah, wyczekanie. Jeden do jednego. Rywal się przesunął, zostawił im mnóstwo miejsca. Nieważne, którą nogą Mohamed by uderzył, to musiało wpaść. Uderzył z prawej, wpadło. Cieszę się bardzo. Jedziemy, jedziemy, idziemy za ciosem. Firmino, no i szybka strata. Salah, przyjęcie, uderzenie. No, nowa. u mnie też bronił. Nie mam prawa narzekać. Dobra, na spokojnie. Bernardo, chwilę poczekamy. Cyk. Lorenzo, przyjęcie, ale no trudno mi wejść jakoś w pole karne po takim rozegraniu. Insigne, doskonale o to chodziło. Kim Pembe, wystawienie, Jorente. No, jeszcze salach, proszę, bądź pierwszy. Insigne, no, la Croqueta nie siadła, jest remis, niestety. Chyba, że rywal jeszcze strzeli. Strzeli? Pewnie strzeli. Niesamowite, Pedro, Kim Pembe. Dośrodkowanie nios nas ratuje. Jeszcze dobitkę Salaha na Was. No, może zakończmy już to, co wystarczy tego oblężenia. Rashford, brawo, jeszcze rozrożne dla niego, który pewnie zostanie wykorzystany, znając życie. Główka Cristiano, tak widzę, koniec tego spotkania. Cyk, Ronaldo. No, wybi to ktoś na aut. Koniec, koniec. Dobra. Jedyny plus tego spotkania jest taki, że nie spadam, ale rany. Ja nie wiem. Nie uważam, że to jest wina składu, po prostu kończenie akcji. To dopracować i będzie znacznie lepiej, ale ja jakoś tak nie wiem. Jakieś mega frajdy mi ta drużyna nie daje, też się do tego przyznam i nie ukrywam, że jeśli pojawi się dwóch zawodników, na których mnie potencjalnie będzie stać w ten piątek, jutro, to będę w stanie sprzedać wszystko, aż tak przywiązany yy, nie jestem do całej tej ekipy, wierzę, że trafię czerwonego salacha i będę zadowolony. Trochę tu pieniędzy jest, nie wiem czy nie wywalę Dembele i Danjuma z powrotem, nie kupię jeśli mi na niego stać, bo Dembele jest Tragiczny jakiś na skrzydle, no nie wiem, no 6 bramek, 7 mas, jest jakoś. Jutro na kanale pojawi się draft na drugim koncie, ponieważ udało mi się ułożyć coś fajnego i muszę to po prostu skończyć, bo już jeden mecz na streamie rozegrałem. Czy będzie dzisiaj stream wieczorem? Zobaczę, nic nie obiecuję, w razie czego tam znać na Instagramie. Trzymajcie się, miłego dnia, cześć.